Jeżeli zastanawiasz się, czy warto kupić tego malucha od GoPro, to ten film jest dla Ciebie. Zapraszam. Materiał, który właśnie widzieliście, praktycznie w całości został zrealizowany przy pomocy GoPro Hero. No ale zacznijmy od początku. W opakowaniu oprócz samej kamerki otrzymujemy kilka papierków i naklejki z logiem producenta, kabel do ładowania USB-C, USB-C, uchwyt montażowy G-Hook oraz adapter płaski kompatybilny z uchwytami GoPro. Kamera Hero waży zaledwie 86 gramów i jest naprawdę bardzo, bardzo lekka, dzięki czemu idealnie nadaje się do przymocowania do jakiegoś sprzętu czy trzymania w ręce podczas aktywności fizycznej. Jej rozmiar sprawia, że jest niezwykle poręczna i można ją zabrać dosłownie wszędzie. Waga samej kamerki przyniosła pewne ograniczenia i jednym z nich jest na przykład brak ekranu na przodzie urządzenia. Zamiast tego na froncie kamerki pojawił się duży grill, który według producenta ma za zadanie lepsze odprowadzanie ciepła, przez co kamerka ma lepiej radzić sobie z przegrzewaniem. Z przodu kamery znajduje się również obiektyw, który rejestruje obraz w rozdzielczości 4K przy maksymalnie 30 klatkach na sekundę. Z tyłu urządzenia znajduje się mały ekran, który według mnie radzi sobie bardzo dobrze. Dotyk reaguje responsywnie, no jest po prostu bardzo ok. Po boku urządzenia znajdziemy przycisk włączania i wyłączania kamerki, a na samej górze przycisk włączania nagrywania i wyzwalania zdjęć. Na drugim boku znajdziemy drzwiczki, które otwierają się w końcu tak, jak powinny się otwierać i nie musimy się martwić, że w końcu wyłamiemy sobie nasze paznokcie. I tutaj brawo GoPro, bo wprowadziliście fajne rozwiązanie i chciałbym, żebyście wprowadzili to do kolejnych większych generacji waszych kamerek. Po otwarciu znajdziemy miejsce na kartę pamięci oraz złącze USB-C, za pomocą którego naładujemy naszą kamerkę. Hero ma wbudowaną baterię Enduro, która według producenta ma wystarczyć na 60 minut ciągłej pracy. Niestety w przypadku rozładowania kamerki będziemy musieli ją podłączyć do ładowarki i tutaj z pomocą może przyjść choćby powerbank, bo urządzenie można zasilać z zewnętrznej baterii i równocześnie możemy z niego po prostu korzystać. Więc nie jest z tym aż tak tragicznie. Sam przeprowadziłem test baterii i urządzenie podczas tego testu nagrywało łącznie przez 1 godzinę i 17 minut, przy tym ani razu się nie przegrzało i tutaj też duże brawa dla producenta, bo w końcu osiągi z papieru wcielone zostały w życie i nie są to zwyczajnie suche słowa. Podczas testu urządzenie zrobiło się dość ciepłe, a temperatura oscylowała w okolicach 54 stopni Celsjusza. Na dole urządzenia znajdziemy standardowe mocowanie GoPro, niestety bez standardowego gwinta 1/4 cala. Nie wspominając już o mocowaniu magnetycznym i tutaj też trochę szkoda, bo podczas nagrywania tego materiału, który oglądaliście na samym początku, dość mocno komplikowało mi to życie, a człowiek jednak bardzo szybko przyzwyczaja się do wygodnych rozwiązań, więc tutaj też taki trochę mały minus. Według założeń producenta kamerka miała być bardzo mała, bardzo lekka i bardzo prosta w obsłudze i trudno się tutaj do któregoś z tych punktów zwyczajnie przyczepić. Interfejs Hero jest bardzo intuicyjny i nie znajdziemy w nim jakichś zaawansowanych funkcji jak w przypadku większego brata. Ściągając belkę powiadomień i przesuwając w lewo, widzimy ile pamięci zostało nam na naszej karcie.
Po kliknięciu w ikonkę karty pamięci urządzenie zapyta nas, czy chcemy ją sformatować. Po kliknięciu w ikonkę chmurki będziemy mogli przesłać nasze zdjęcia i wideo bezpośrednio do aplikacji na telefonie. Środkowy ekran belki powiadomień pozwoli nam wybrać, czy chcemy korzystać z opcji sterowania głosem, włączyć lub wyłączyć głos urządzenia, aktywować oszczędzanie energii poprzez wyłączenie podświetlenia ekranu, zablokować lub aktywować orientację ekranu, włączyć tryb oszczędzania energii, jak również zablokować dotyk ekranu. Kolejne przesunięcie ekranu w prawo przenosi nas do dwóch zakładek. Pierwsza pozwala nam parować się z urządzeniami lub po prostu łączyć się z aplikacją od GoPro. Druga, nieco bardziej rozbudowana, to preferencje urządzenia, o których nie będę jakoś specjalnie szczegółowo opowiadał, bo w tym przypadku każdy z Was musi je przypisać według siebie. Na ekranie głównym możemy zmieniać tryby pracy GoPro Hero, zaczynając od trybu foto, w którym możemy wykonywać zdjęcia o rozdzielczości 12 megapikseli, wideo, w którym, tak jak już wspominałem, możemy nagrywać wideo w rozdzielczości 4K przy maksymalnie 30 klatkach na sekundę. Oraz tryb slow-mo, w którym zarejestrujemy obraz w zwolnionym tempie w rozdzielczości 2.7K przy maksymalnie 60 klatkach na sekundę. No i tutaj jednak trochę szkoda, że producent nie zdecydował się mimo wszystko dorzucić tych 60 klatek w 4K. Niestety nie mamy możliwości przełączania się pomiędzy presetami wideo, tak jak miało to miejsce w przypadku tych większych kamer. Nie mamy także wpływu na ustawienia balansu bieli, ostrości obrazu czy możliwości wyboru kąta obiektywu. W przypadku GoPro Hero producent zdecydował się ograniczyć praktycznie do zera możliwości wpływu na finalny obraz, implementując ustawienia automatyczne. Jak już przy filmowaniu jesteśmy, przejdźmy jeszcze do stabilizacji obrazu. Producent zastosował w Hero stabilizację HyperSmooth, która od wielu lat świetnie stabilizuje bardzo wymagające ujęcia. Niezależnie czy biegniesz, jedziesz na rowerze, czy hulajnodze, czy może jeszcze jakimś innym sprzęcie. GoPro Hero niestety rozczarowuje pod tym kątem. Obraz prosto z kamery jest bardzo rozczęsiony. Po przesłaniu plików na komputer, Adobe Premiere Pro, w którym montuję wszystkie swoje materiały, nie poradził sobie ze stabilizacją i ujęcia wyglądają naprawdę bardzo średnio. Na szczęście z pomocą przychodzi oprogramowanie od GoPro. W aplikacji GoPro Quick każdy drgający plik da się uratować i wystabilizować, a aplikacja robi to naprawdę wzorowo. Podsumowując, GoPro Hero to naprawdę świetny produkt, dający sporą frajdę z użytkowania. Obrazek w 4K da się całkiem fajnie pokolorować, mimo że Hero nie nagrywa w żadnym z płaskich profili, czy też w profilu HLG. Żałuję jednak, że 60 klatek dostępne jest jedynie w 2.7K, bateria spisuje się bardzo dobrze, dodatkowo da się ją zasilać z przenośnego powerbanka, co zdecydowanie wydłuża możliwości korzystania z samego urządzenia. Warto wspomnieć, że Hero jest wodoszczelne do 5 metrów, co oznacza, że można ją używać na basenie czy podczas wędrówek w deszczu. Zatem dla kogo jest Hero? Zdecydowanie dla kogoś, kto nie miał jeszcze w swoich rękach GoPro, a chciałby zacząć zabawę z kamerkami sportowymi i zdecydowanie ceni sobie minimalizm w rozmiarach, a także dla tych, którzy mają już w swojej kolekcji kamerki od GoPro, ale na przykład potrzebują urządzenia o naprawdę minimalistycznych wymiarach, żeby podczepić je na przykład do dronów FPV, bo w przypadku niekontrolowanych zdarzeń lepiej jest wydać 999 zł jak 2100 bez złotówki. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Jeśli podobał Wam się materiał, nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału, wcisnąć łapkę, to zawsze motywuje do nagrywania kolejnych materiałów dla Was. Tymczasem zapraszam Was bardzo serdecznie do zakupów na www.gearpro.pl, gdzie znajdziecie wiele niezbędnych akcesoriów do Waszych aparatów, kamer czy smartfonów. Trzymajcie się, cześć!